Tak więc dzień dobry, ja nazywam się Oliwia Śnieg, jestem członkinią koła naukowego ASP Obiektywni i chciałabym dzisiaj opowiedzieć Państwu trochę o fotografii odporkowej. Nasze spotkanie podzieliłam na trzy części. W pierwszym wprowadzę Państwa w świat fotografii odporkowej, opowiem trochę o historii, jak działa kamera obskura, pokażę jak wyglądały pierwsze fotografie. Następnie przejdziemy do części drugiej, w której pokażę, jak zbudować swoją własną kamerę obskurę i w trzeciej części pokażę, jak taka fotografia otworkowa w dzisiejszych czasach wygląda. Tak więc bez zbędnego przedłużania, tak naprawdę od czego to się wszystko zaczęło? Początków możemy upatrywać w starożytnej Grecji. Ludzie podczas częściowego zaćmienia słońca obraz tworzący się dzięki przejściu światła przez koronę liści drzew. Powstawał taki półksiężyc, sierp i ludzie wykorzystali tą informację na przestrzeni następnych lat. W następnych wiekach budowali oni kamery obskury, dosyć duże, do których mogli wejść ludzie. Wykorzystywali je w ten sposób, że budowali takie pudło, z jednej strony robili otwór, przez ten otwór wpadała wiązka światła i tworzyła obraz na przeciwległej ścianie. Wykorzystywano to głównie do tworzenia krajobrazów, do takiego pudła, do kamery obskury. Wchodził malarz, zawieszał płótno i odmalowywał powstający obraz. Tak jak możemy zaobserwować już tutaj na tym rysunku, ta kamera obskura trochę zniekształca nam obraz. Co ona dokładnie robi? Wiązka światła wpadająca do takiej kamery obskury zostaje odwrócona i ten obraz jest po prostu obrócony o 180 stopni i pomniejszony. Tak więc ludzie zauważyli, że coś takiego istnieje, ale no nie do końca chcieli cały czas malować te obrazy. Chcieli mieć jakiś łatwiejszy, szybszy sposób na zarejestrowanie tego, na uchwycenie na dłuższy okres czasu. Tak więc powstawały pierwsze fotografie. Tutaj mamy pierwszą fotografię z 1826 roku. Nie wiem, czy Państwo są w stanie tutaj cokolwiek z tej fotografii odczytać, ale podpowiem, że po środku znajduje się pas dachu, po lewej widzimy jakąś swego rodzaju wieżę, z tyłu rozciąga się pole. Jest to widok z pracowni, fotografa, który wykonał to zdjęcie. Takie zdjęcie naświetlało się mniej więcej, szacuje się, że 8-10 godzin, bo co musimy wiedzieć o fotografii otworkowej, to to, że te czasy naświetlania są dłuższe niż czasy naświetlania zdjęć takich cyfrowych. Są to nieraz godziny, długie minuty, ale tutaj też chcę Państwu pokazać oryginał takiego zdjęcia. Obraz ten powstał na płycie z pewteru, stopu opartego na cynie, pokryty asfaltem syryjskim. Asfalt stwardniał przy wystawieniu na światło, a nienaświetlone obszary można było wypłukać mieszanką oleju lawendowego i wazeliny. W taki sposób został ten obraz utrwalony. Tutaj natomiast mamy zdjęcie, pierwsze zdjęcie, na którym został uchwycony człowiek. Dam Państwu chwilkę na odszukanie tej postaci. Tak więc postać znajduje się tutaj w lewym dolnym rogu. Jest to postać człowieka korzystającego z usług tak zwanego pucybuta. Tak jak wspominałam, te czasy naświetlania były dosyć długie. No, korzystając z takiej usługi musimy jednak te paręnaście minut postać i takim sposobem taka postać utrwaliła się na tym zdjęciu. Tak więc wiemy już mniej więcej, jak kamera obskura została odkryta, jak ją wykorzystywano. Tak więc przekształćmy te informacje dla swoją korzyść i zbudujmy swoją własną kamerę obskurę. Co do tego potrzebujemy? Po pierwsze potrzebujemy pomysłu. Tak jak ze wszystkim, tutaj pomysł gra najważniejszą rolę.
potrzebujemy wyczernioną przestrzeń zamkniętą, otworek, przez który będzie mogło wpadać nasze światło i materiał światłoczuły, który ten obraz powstały na przeciwległej ścianie utrwali. Zacznijmy od końca. Jakie mamy materiały światłoczułe dostępne aktualnie na rynku? Są to negatywy małoobrazkowy, średnioformatowy i wielkoformatowy, papier fotograficzny, błony, czy tak naprawdę cokolwiek, co pokryjemy emulsją fotograficzną. Ja skupię się na papierze fotograficznym, bo to na nim na co dzień pracuję. Tak naprawdę najważniejsza rzecz, jaką musimy zapamiętać, to to, że papier ma ISO 6. Tutaj możemy wybierać też pomiędzy papierami połyskliwymi, matowymi, ale najważniejsze, co żebyśmy zapamiętali, to ISO 6. Tak więc mamy nasz już papier. Potrzebujemy teraz otworek, przez który będzie mogło wpadać światło. Taki otworek najłatwiej jest wykonać z kawałka metalowej puszki, jeżeli nie mamy dostępnej jakiejś specjalnej blaszki. Wycinamy taki kawałek puszki, matowimy ją papierem ściernym i robimy dziurkę, najlepiej szpilką, jakąś igiełką, pineską. Ważne też, żebyśmy znali rozmiar, średnicę tego otworka. Przyjmuje się, że dla otworków wykonanych szpilką jest to mniej więcej 0,4 mm. Co też ważne, im bardziej dokładny otworek zrobimy, tym po prostu nasze zdjęcia będą lepszej jakości. Tak więc mamy papier, mamy otworek. Nie pozostaje nic innego, jak znaleźć jakąś wyczernioną przestrzeń zamkniętą. Co tutaj jest najważniejszym aspektem? Musimy znać przesłonę naszej kamery obskury, naszego aparatu fotograficznego. Żeby obliczyć taką przesłonę, potrzebujemy ogniskową, czyli długość od otworka do przeciwległej ściany, na której będzie kształtował się obraz. I dzielimy tą wartość przez średnicę otworka. Średnica otworka, powtórzę jeszcze, to jest 0,4 mm, jeżeli robimy taki otworek pineską bądź też szpileczką. Czemu nazywam to cały czas wyczernioną przestrzenią zamkniętą? To dlatego, że tak naprawdę gdybym napisała, że byłoby to pudełko, byłoby to trochę ograniczające, bo tak naprawdę wyczernioną przestrzenią zamkniętą może być wszystko. Tutaj mamy przykłady aparatów wykonanych przeze mnie. Po lewej jest to pudełko po biżuterii, po prawej jest to pudełko walcowate po lekach. Tak więc tak naprawdę możemy zrobić aparat ze wszystkiego. Tak więc mamy już nasz papier, na którym utrwalimy obraz, mamy otworek, przez który wpada światło i naszą przestrzeń zamkniętą. Tak więc nie pozostaje nic innego, jak robić zdjęcie. Znamy ISO, znamy przesłonę, co dalej? Musimy wiedzieć, ile takie nasze zdjęcie naświetlić. Ja osobiście używam do tego aplikacji mobilnej, jest to chyba najwygodniejszy sposób. Gdy idę robić zdjęcia, po prostu zawsze przy sobie mam telefon, odpalam aplikację, mierzę światło, wpisując wartości mojej przesłony, mojego ISO, sprawdzam i światłomierz wbudowany w aparacie naszego telefonu od razu pokazuje mi wartość, jaką będę musiała naświetlać dane zdjęcie. Ale jeżeli nie chcemy korzystać z takiej aplikacji, mamy też takie rozwiązania, jak na przykład tabele i możemy wtedy iść z aparatem cyfrowym na miasto, zmierzyć światło dla przesłony 16 i przekonwertować ją na naszą przesłonę dla naszego odpowiadającą naszemu aparatowi. Też co warto zaznaczyć, to, że aparaty otworkowe zazwyczaj te przesłony mają bardzo duże. Jest to na przykład, tak jak tutaj na przykładzie podałam, przesłona 250. Dzięki temu uzyskujemy praktycznie nieskończoną głębię ostrości od samego otworka. Co jest najważniejsze, to pomysł. Tutaj już o tym wspominałam, że nasz aparat możemy zrobić ze wszystkiego.
Po lewej stronie pragnę pokazać Państwu niezwykle kreatywne rozwiązanie. Pan wymyślił sobie, że będzie robił zdjęcia śmietnikiem. Zamontował w nim odpowiednio duży otworek. W środku taki śmietnik na przeciwległej ścianie był pokryty dużym papierem i jeździł po mieście robiąc zdjęcia, że tak powiem, streetowe. Po prawej stronie mamy aparat zrobiony ze skorupki jajka, ale tak naprawdę nic nas nie ogranicza, możemy zrobić aparat ze wszystkiego, czy to będzie kapelusz, czy to będzie stara zabawka, czy to nawet będzie skorupia żółwia. Wszystko, co mamy pod ręką, możemy zamienić w aparat, byleby tylko była to wyczerniona przestrzeń, która do środka nie będzie wpuszczała żadnego światła, oprócz tego, które będzie wpadać przez nasz otworek. Tak więc nie tylko małe przedmioty mogą być kamerami obskura, bo przecież pokoje też są przestrzenią zamkniętą. Jedyne, co nam pozostaje, to ją wyczernić. Tak więc tutaj chciałam Państwu pokazać, że kamerę obskurę możemy zrobić ze swojego własnego pokoju, po prostu zasłaniając wszystkie możliwe okna, wyczerniając nasz pokój. Robimy w takim materiale, który zawiesimy na okno, odpowiednio duży otworek wielkości powiedzmy 5 złotówki i możemy zobaczyć, jak ten obraz się kształtuje. Widzimy, że to jest według zasady odwrócony obraz. Gdybyśmy chcieli utrwalić taki obraz, no musielibyśmy pokryć cały nasz pokój jakimś materiałem światłoczułym. Tak więc mamy już nasz aparat, wiemy, jak robić zdjęcia, ale co dalej? Gdybyśmy otworzyli taki nasz aparat na słońcu, no to nie zobaczylibyśmy zdjęcia, bo to zdjęcie jeszcze jest utajnione. Ono jeszcze nie jest wywołane, zobaczylibyśmy białą kartkę, a tak naprawdę nasze całe zdjęcie by się zniszczyło, bo zostałoby zaświetlone. Co robimy z takim zdjęciem, z taką kamerą? Udajemy się do ciemni. W ciemni potrzebujemy czerwonego światła, które jest neutralne dla naszej fotografii. Wyciągamy takie zdjęcie w ciemni i moczymy je w 3 kąpielach. Wywoływaczu, przerywaczu i utrwalaczu. Wywoływacz, jak sama nazwa wskazuje, wywoła nam nasze zdjęcie. Zobaczymy, co tak naprawdę zrobiliśmy. Następnie musimy przerwać proces wywoływania, więc wkładamy naszą fotografię do przerywacza. Ale nasze zdjęcie jeszcze nie jest w pełni utrwalone. Gdybyśmy wyszli na światło dzienne, to zdjęcie zostałoby zaświetlone. Musimy jeszcze utrwalić nasze zdjęcie, wkładając je do 3. kąpieli w utrwalaczu. Tutaj też taka wskazówka. Bardzo przydatnym elementem jest taśma izolacyjna, gdy nasza wyczerniona przestrzeń nie jest do końca gdzieś tam szczelna, warto zawsze sobie ją taką taśmą izolacyjną 2 razy obkleić i żadne wiązki światła nie powinny się dostać niepożądanie. Tak więc mamy już naszą odbitkę. Wychodzimy z ciemni, no ale co się dzieje? Okazuje się, że ta odbitka wygląda jakoś tak dziwnie. A to dlatego, że zdjęcie zapisało się nam w negatywie. Co musimy zrobić? Wykonać albo zdjęcie, albo skan takiej fotografii i odwrócić ją w jakimkolwiek programie graficznym. I wtedy uzyskamy nasze docelowe zdjęcie. Tak więc wiemy już, jak robić zdjęcia, jak je wywoływać. Teraz chciałabym Państwu pokazać, jak tak naprawdę taka współczesna fotografia otworkowa wygląda, w jakie strony można iść, bo
Taką fotografię otworkową można wykorzystywać na różne sposoby, aby osiągnąć różne efekty. Tak jak mówiłam, fotografia otworkowa cechuje się tym, że ma nieskończoną głębię ostrości i takie zdjęcia otworkowe nie są tylko zdjęciami rozmazanymi, na których nie wiadomo zbytnio o co chodzi i co na tym zdjęciu się znajduje. Tutaj są przykłady zdjęć autorstwa Huberta D. Jakusza-Gostomskiego, który opanował tę technikę do tego stopnia, że jest w stanie zrobić niezwykle ostre zdjęcia, gdzie zastanawiamy się, czy to aby na pewno wykonywane fotografią otworkową. Też można iść w stronę portretów. Tutaj mamy serię portretów wykonywanych przy użyciu kamery obskury wykonanej z walizki. Też ruch jest bardzo wdzięcznym obiektem do fotografowania przy pomocy fotografii otworkowej. Ale też tutaj możemy zaszaleć i nie musimy robić zdjęć na czystej, nieskażonej papierze fotograficznym. Możemy tutaj eksperymentować. Po lewej znajduje się zdjęcie mojego autorstwa, gdzie poszukiwałam jakichś nowych rozwiązań tego, jak takie fotografie mogą wyglądać. Ale też taka ciekawostka, że możemy też na przykład pójść w luksografię. Luksografia to nic innego jak odbijanie na powierzchni światłoczułej przedmiotów o różnej przepuszczalności światła. Po lewej stronie znajduje się połączenie luksografii z typową fotografią otworkową. Ale też fotografia otworkowa, to możemy ją wykorzystać do robienia zdjęć solarigraficznych. Zdjęcia solarigraficzne to zdjęcia, które tak naprawdę są prześwietlone, ale dzięki temu, że są prześwietlone, uzyskujemy na nich pozorny ruch słońca. To są te pasy, które kształtują się na niebie. I tak, wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć, powiedziałam. Nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić do robienia zdjęć otworkowych, do poszukiwania swojego własnego stylu. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to myślę, że postaram się na nie odpowiedzieć. Chyba żadnych pytań nie ma, więc ja dziękuję bardzo za wykład. I zachęcam do robienia zdjęć.